Już kilkanaście minut po godzinie 10, a w stacji Kultura będziemy dzisiaj mówić o pierwszym pełnometrażowym filmie animowanym, o potędze marzeń, które spełniają się na tanecznym parkiecie. Bohaterką jest 11-letnia Felicja, która od zawsze marzy o tym, żeby zostać baleriną w paryskiej operze. Jest sierotą, w życiu ma podgórkę, no ale kręci piruety jak mało kto. W jej rolę w polskiej wersji językowej wciela się Julia Kamińska, która dzisiaj odwiedziła nasze studio. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Tak na początek chciałam cię podpytać, jak twoja forma? Moja forma coraz lepiej. Ale jeszcze na pewno nie jestem w takiej formie jak Felicja. No, w takiej formie nie jest być łatwo, bo rzeczywiście Felicja, widziałam na zwiastunie, kręci takie piruety w powietrzu, że nie wiem, czy ktoś by cało z tego wyszedł, ale właśnie widziałam, że ostro ćwiczysz, widziałam to na Facebooku, tak trochę napatrzyłaś się na Felicję, na balerinę i postanowiłaś zostać tak sprawną jak ona? No, może trochę tak, bo jednak kiedy patrzy się na kogoś niezwykle fit przez tyle godzin, ile ja miałam okazję patrzeć się na Felicję, to gdzieś tam element jakby tych marzeń w nas może zostać, ale to nie tylko dlatego, po prostu stwierdziłam ostatnio, że trochę się zaniedbałam i mam dużo pracy, a mało myślę o sobie i o swoim ciele, więc postanowiłam to zmienić. Felicja myśli o swoim ciele bardzo dużo, albo po prostu przychodzi jej to wszystko jakoś tak bardzo naturalnie. Powiedzmy trochę więcej o tej bohaterce. No, dużo już powiedziałaś tak naprawdę. Felicja jest bardzo wzruszającą postacią ze względu między innymi na to, że jest sierotą. I to zawsze jest niezwykle smutne i tutaj twórcy stwierdzili, że czemu z tego nie skorzystać. No i nasza bohaterka już na wstępie ma od nas bardzo duży kredyt zaufania i mnóstwo jakby współczucia jako widzowie chcemy jej podarować. To jest naturalne. No a oprócz tego ma jeszcze wiele innych wspaniałych cech, bo jest wytrwała w dążeniu do celu, jest radosna, jest spełniona w tańcu, no ale musi też przejść długą drogę do tego, żeby zrozumieć, że sama radość z tańca nie wystarcza, że żeby zostać prima baleriną, trzeba bardzo, bardzo dużo pracować i no i to, czy jej się uda, widzowie będą mogli zobaczyć w kinach już za chwilę. Ma jakieś podłe koleżanki, które będą jej rzucały kłody pod nogi. Tak. Bo się naoglądałam innych filmów o balecie i wiem, że tak czasami bywa. Jest Kamila, czarny charakter, dziewczynka niezwykle pilna, bardzo sprawna, która też chciałaby tańczyć w balecie, aczkolwiek nie ma tej pasji, którą ma Felicja. W rolę Kamili wciela się Olga Kaliska i wczoraj była oficjalna premiera, oglądałyśmy razem. Olga siedziała jeden rząd przede mną i jak tylko skrzyło między nami na ekranie, to rzucałyśmy się sobie do oczu. To było dosyć śmieszne. Bo fajnie, taki real life. Tak, real life, totalnie. Wczułyśmy się w nasze bohaterki. A jak w ogóle było na premierze? Było cudownie. Przede wszystkim, teraz to nie będzie o filmie, ale organizatorzy mieli świetny pomysł, polegający na tym, że dziewczynki w strojach balerin witały gości i tańczyły. Oprócz takiego piorunującego zresztą występu przed emisją filmu, stały w takim szpalerze i wszyscy przechodzili koło tych balerin, które były takie szczęśliwe, wszyscy robili sobie z nimi zdjęcia i to było takie słodkie. Wspaniałe. I wydaje mi się, że to właśnie są odbiorczynie tego filmu. On też jest trochę tak jakby reklamowany jako film dla dziewczynek, ale ja świeżo po obejrzeniu całego filmu jeszcze raz stwierdzam, że zdecydowanie jest to film i dla chłopców, i dla dorosłych, i jakby nie ma tutaj ograniczeń. Ty dubbingujesz Felicję, główną bohaterkę, która marzy o tym, żeby stać się największą baleriną, no i żeby trafić do paryskiej opery. Czy jej się to uda, no to zobaczycie oczywiście sami. A ty w ogóle jako dziewczynka marzyłaś o tym, żeby zostać baletnicą? Może nie było to moje największe marzenie, ale przez chwilę chodziłam na zajęcia z baletu. I pamiętam bardzo wyraźnie ten moment, kiedy pani, chcąc nas zachęcić do tego, żeby ćwiczyć, no bo byłyśmy, nie wiem, ile miałam chyba 4 lata, max 5, i bardziej chodziło mi o zabawę, o to, że tam były koleżanki,
Tam też miałam swoją pierwszą przyjaciółkę i bawiłyśmy się i pani prowadząca chciała nas zachęcić do tego, żeby się bardziej przykładać do ćwiczeń i zaprezentowała nam taką przepiękną sukienkę Prima Balleriny. Jedna z dziewczynek, nie byłam to ja i bardzo cierpiałam z tego powodu, została poproszona o to, żeby wyjść przed szereg i mogła przymierzyć tę sukienkę, która oczywiście była 5 razy za duża na nią, ale pamiętam tę radość, ten błysk w jej oczach. Jest coś takiego magicznego w tym balecie i wydaje mi się, że wiele dziewczyn o tym marzy, żeby zostać baleriną. No tak było zawsze. Ja w każdym razie marzyłam, bardzo chciałam iść w tej klasie do szkoły podstawowej, do szkoły baletowej. Mama mi nie pozwoliła, bo powiedziała, że szybko kończy się kariera tancerem, więc tak, postanowiła mi chyba wymyślić jakąś karierę na całe życie. Nie wiem, chyba raczej jej to nie wyszło, no ale trudną baletnicą też nie zostałam. W każdym razie zaciekawiło mnie to, że w filmie Balerina, w filmie animowanym, za choreografię głównej bohaterki odpowiadają gwiazdy opery paryskiej. Wiesz, wydawałoby się, że w filmie animowanym to jeśli Felicja kręci piruety, no to tak po prostu sobie kręci te piruety, a tu się okazuje, że ta choreografia była bardzo profesjonalnie wymyślona. Tak, tak, i to widać bardzo wyraźnie. Jest to też, nie znam się na technikach animacji, ale ta technika, która została użyta przy okazji tworzenia filmu Balerina, jest niezwykle prawdziwa. Ja widziałam akurat film w 2D. Wydaje mi się, że można też zobaczyć w 3D i chyba się wybiorę, żeby zobaczyć inny efekt, bo myślę, że na pewno może być dobry. Te choreografie naprawdę robią wrażenie, są bardzo, bardzo piękne i wyglądają na bardzo trudne. W jedną z bohaterek w oryginalnej wersji językowej wciela się Maddie Ziegler. To jest taka bardzo młoda, ale bardzo znana tancerka. Ona występuje między innymi w teledyskach CE. No, ona jest profesjonalną tancerką. Ona rzeczywiście tańczy w balecie, tańczy też inną choreografię, z której jest znana. Być może jej łatwiej było się wcielić w związku z tym w rolę, a ty miałaś pewne trudności w związku z tym, że nie jesteś profesjonalną tancerką i nie tańczyłaś nigdy profesjonalnie w balecie? To znaczy, no w dubbingu wydaje mi się, to nie zawsze jest konieczne, żeby mieć takie same doświadczenia jak nasze postaci. Więc no, ja mam jakieś doświadczenia związane z tańcem, ale nie to było najważniejsze, wydaje mi się, że sam taniec to oczywiście gra bardzo ważną rolę w tym filmie, ale głównie chodzi o to, że główna bohaterka się przełamuje, że dąży do spełnienia swoich marzeń i oczywiście to jest bardzo piękne, opera paryska, może się dzieje w Paryżu, to są piękne wnętrza, to są przepiękne choreografie, jest to pewna wartość dodana, ale najważniejsza jest miłość, przyjaźń, emocje i dążenie do celu. A jak ty w ogóle odnajdujesz się w dubbingu? Bardzo dobrze. Coraz więcej pracuję przy dubbingu i bardzo to lubię. Kiedyś miałam takie marzenie, jak byłam dzieckiem, myślałam sobie, że to musi być świetna praca i faktycznie taka jest. I jest to jedno z moich spełnionych marzeń z kolei. Jakoś specjalnie nie dążyłam do tego, żeby je spełniać. Kiedyś dostałam taką propozycję, było to wiele lat temu i od tego czasu tak powoli rozkręcam się na rynku dubbingowym i to jest bardzo fajne, ponieważ wiem, jakie będą losy bohaterek, zanim wszyscy wiedzą i bardzo lubię bajki, więc jest mi z tym naprawdę po drodze. Kręcimy piruety dzisiaj razem z Julią Kamińską w związku z filmem Balerina. Och, jak ja bym sobie takie piruety pokręciła, naprawdę. Słyszałam, że teraz są takie specjalne deseczki, na które się staje i jak stanie się jedną nogą, a drugą człowiek się odepchnie, to może kręcić piruety przez pół godziny. Fajne, co? I się nie wywala? No podobno nie. Taki to teraz jest niesamowite, rzeczy, muszę to zobaczyć. Wymyślałem, że teraz dużo dziewczyn, myślę, realizuje swoje marzenie o tym, że w dzieciństwie albo w przeszłości, w młodości nie zostały baletnicami, a teraz można, bo są różne zajęcia i można realizować te marzenia i myślę, że ten film jeszcze bardziej to nakręci. Film Balerina od 20 stycznia na ekranach naszych kina. Ja chciałam cię jeszcze podpytać, co dobrego słychać w Teatrze Komedia? W Teatrze Komedia jesteśmy świeżo po premierze pierwszej randki. Randkowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące. Jest to musical komediowy. Jest też sporo tańca,
Nawet kręcimy piruety. Wow. Może nie aż tak dużo jak Felicja w balerynie, ale sporo i musiałam się z tym zmierzyć. Nie zawsze mi to wychodzi. Wywracam się, a to na Mikołaja Krawczyka, a to na Artura Chamskiego. Piruety dużo lepiej wychodzą Marcie Florek, która również najpiękniej z nas wszystkich śpiewa, bo jest fenomenalną wokalistką. A w rolach głównych Tomasz Dudkiewicz i Jolanta Fraszyńska. A, jest jeszcze Robert Rozmus w roli przebojowego śpiewającego i tańczącego kelnera. Jaka historia pojawia się w pierwszej randce? Jest to historia pierwszej randki. Tak naprawdę to randki w ciemno. Główni bohaterowie spotykają się, nie znając się wcześniej i próbują sprawdzić, czy jest przed nimi jakaś przyszłość, ponieważ chcą ułożyć jakoś swoje życie z kimś u boku. Do tej pory im się to nie udało. No i wydaje się, że jest to kompletna katastrofa. Mają przy okazji różnego rodzaju wizje i my jesteśmy tymi wizjami. Ja na przykład jestem wyszukiwarką Google, w której można poszperać i poszukać sobie różnych informacji na temat... Jak to zagrać? No właśnie, już nie wiedziałam przez długi czas. To brzmi jak zadanie ze szkoły aktorskiej, z egzaminu. Zagraj wyszukiwarkę Google. Trochę tak. No więc ja miałam ułatwione zadanie, ponieważ miałam tekst, miałam piosenkę, miałam choreografię i perukę. Do tego jeszcze jest choreografia. Tak, i wielki tablet. No i w roli wyszukiwarki jestem po prostu bardzo wredna i szczęśliwa, ponieważ mogę wyjawić wszystkie sekrety. Wszystkie te sekrety, których ktoś nie chciałby wyjawić na swój temat. No to boję się cokolwiek wyszukać w twojej wyszukiwarce. A czy ty właśnie do tej roli, do pierwszej randki tak szlifujesz tę formę? Trochę tak, ponieważ jest to... właśnie forma dosyć specyficzna, ponieważ gram głównie wyobrażenia, jestem jakby takim drugim planem, to muszę od czasu do czasu dać z siebie wszystko, a potem nagle na 5 minut zastygnąć na przykład w stopklatce. W związku z czym jest to, powiedziałabym, rodzaj ćwiczeń interwałowych, że chwilę odpoczywam, a potem nagle biegam, skaczę, tańczę, śpiewam i daję z siebie wszystko. No i w momencie, kiedy siadałam przy stoliku, po prostu nie byłam w stanie powstrzymać zadyszki. I to po prostu sprawiło, że stwierdziłam, że chyba muszę troszeczkę zadbać o formę. 10 przysiadów, 5 pompek codziennie, 30 brzuszków i forma będzie zdecydowanie... Śpiewając. A, śpiewając jeszcze, okej. Okay. Tak. Dobra, trzymam kciuki w każdym razie za ciebie i dzięki, za twoją dzięki. Formę. Miło, że wpadłaś do nas do studia, opowiedziałaś o balerinie. No i zapraszamy na balerinę, film animowany od 20 stycznia. Julia Kamińska dzisiaj była naszym gościem. Dziękuję. Dzięki. Czwórka. Brzmi dobrze.